Wiedźmin Fantazja, odcinek 12. Zmartwychwstanie Geralta. No, moi mili, minęły 3 miesiące od wydarzenia z ostatniego opowiadania, czyli stricte 3 miesiące minęły już od bitwy w porcie w Nowigradzie. Ja do tego czasu zdołałem już zdobyć Kamień Wskrzeszenia za zaszczytne czyny na rzecz poprawy jedności w Królestwach Północy oraz w relacjach między ludzi a elfy. Zdobyłem Kamień Wskrzeszenia, zdołałem wskrzesić już Jaskra, skompletowałem drużynę, jest ze mną Ciri, Jaskier, Yennefer i Triss. No i oczywiście jestem ja. A teraz, moi mili, wszyscy udaliśmy się do Kedwen i znaleźliśmy miejsce, w którym jest pochowany właśnie mój tata Geralt, i po prostu teraz będę kontynuował fabułę w oparciu o... Już po prostu będzie zmartwychwstanie Geralta i potem dalej się potoczy historia. Teraz już stricte z Geraltem w roli głównej. No tak w moim stylu. Także proszę się zasiąść w kapcie. Czas na zmartwychwstanie Geralta. To opowiada ja i to autorem tych opowiadań jestem ja, czyli Malczu, oraz ja opowiadam i nagrywam, czyli też Malczu. Dziękuję. I nie tworzę tych opowiadań chciałbym dodać, że te opowiadania tworzę tak w swoim stylu na spontanie. Tak? Także luz. To zaczynamy. Ciri, masz wszystko? Mam, Malczu, mam, spokojnie. No to dobrze. Masz miecz srebrny, miecz stalowy, ten, zbroję, wszystko, naszyjnik drugi, bo... Kurczę, no, masz ten naszyjnik. Mam, Malczu, mam, zrobiłem specjalnie dla Geralta drugi, ty swój naszyjnik możesz, ten co dał ci Geralt, możesz sobie mieć. Ja dam Geraltowi drugi taki sam i ja swój mam też. Także we trzech będziemy wiedźmaki normalnie, totalnie. Spokojnie, Malczu, spokojnie, Michał, spokojnie, Michał, spokojnie, Brachol, nie bój, jest Yennefer. Nakarmiłaś konia? Nakarmiłam. Będzie miał płotkę jak znalazł Geralt. Jaskier. Masz lutnie? Wszystko jest? Jest wszystko, git, Malczu. Wszystko jest. Dziękuję, Malczu, że mnie też wskrzesiłeś. Malczu, dziękuję, że nas zregenerowałeś i odmłodziłeś i zakonserwowałeś swoją mocą świętą, boską. Dziękujemy ci, Malczu. Jesteś super synek. Wiesz, jesteś super synek. Dzięki, mamo Yennefer, dzięki. Triss, słuchaj. Odkop tutaj trochę, tutaj to pole, odkop to trochę, to jest, porusz te rzeczy, żeby to wszystko ładnie było, git. No już jest zawiniątko, już może zostawmy to, tak? Tak, Triss, słuchaj. Dobra, teraz się skupmy. Ty, Jaskier, odpal muzyczkę jakąś. Odpalę, no problem, odpalę, oczywiście. Odpalę. Zapachniały róże bez, każdy swoja, kto nie pies. Rezurekcję nadszedł czas, bądź żywy pośród nas. Dobra, ja się skupiam. Tam Jaskier brzdyngoli. Brzdyngol dalej, Jaskier. Słuchaj, Jaskier.
dajemy czadu. Ty Brzdyngol, ja wskrzeszam tatę Geralta tak samo jak was wskrzesiłem, tak wskrzeszam Geralta i konserwuję. Ciri, jesteś the best, kurde. Dobrze, że cię wyleczyłem z tego wszystkiego, co nie? Tak, tak, Maczu, super, super. Normalnie mieczem bez problemu władam i lewą, i prawą, kurde, człowieku. A dzięki, synek, że mnie odmłodziłeś. Super, synek, super. Tata Geralt będzie z ciebie dumny, naprawdę, synu. Dobrze, skupmy się. Expolia Maculis Sanctus. I nagle kryształ wskrzeszenia dusz zaczął się świecić na biało. Pojawiły się złote płomienie, iskierki nad grobem, w którym miał być pochowany Geralt z Rivii. I oto coś zaczęło się ruszać w dole. Expolia Maculis Sanctus. Santus subito Santero. Ollaria na Carisa na Mahalara ya Carolarin Santara Daria. Expolia Maculis Sanctus. Geralt, powstań. Wróć do nas. Powstań, Geralt. I nagle zawiniątko się poruszyło, stało dęba i usłyszeliśmy nagle coś niesłychanego. Kurwa mać! Co ja tu robię? Gdzie ja jestem? Czemu jest wszystko ciemne? Kurde mol! Ja pierdziel, ale mnie łeb napierdziel. Co się dzieje? Czekajcie, pomóżcie mi. Trzeba odwinąć Geralta z tego zawinięcia. Ja jeszcze czekajcie. Expolia Maculis Sanctus. Regeneracja. Expolia Maculis Sanctus. Resurrection. Regeneration. Protego. Health. Okej, okay, dobra. Jest żywy, też trzeba go odpetwać z tego płótna całego. Macie ciuchy dla niego? Mamy, wszystko jest. To dobrze. No to, Maczu, czekaj, to może ja zagadam. Ciri, dajesz. Geralt, tato Geralcie. Geralt. Jezus Maria. Ja umarłem? Gdzie ja jestem? Czemu słyszę Ciri? Przecież ja byłem martwy. Czemu słyszę Ciri, głos Ciri? Co się dzieje? Jeśli ktoś tu jest, to proszę mnie natychmiast oswobodzić z tego gównianego szmatławca za przeproszeniem. Ciri, jesteś? Pomóż mi. Ciri, jesteś córko? Cześć, tata. Jestem. Spokojnie. Odpocznij sobie. Dobra, i tak oto ukazała nam się głowa Geralta, po chwili ręce. Zaczęliśmy odpetływać po kolei tatę Geralta w ciuchach starych z grobu. I tak oto ukazał nam się Geralt z Rivii. Geralt z Rivii zmartwychwstały. Dzięki mojej drobnej pomocy i dzięki kamieniu wskrzeszenia, który ofiarowała nam królowa Kedwen, królowa, król i królowa elfów oraz inne takie fajne, drogocenne rzeczy. O jest, dobra. Ciri, jest z wami może Malczu, znaczy czarodziej Michał? Jest, tata, jest. Patrz, tutaj stoi. Boże, synek, cześć, kurde, udało ci się. Dzięki, synek, dzięki. Udało ci się, dzięki, synuchnu. Dzięki.
Nie ma sprawy, tata, nie ma sprawy. Nie takie rzeczy się, kurde, robiło, nie? Dokładnie, synek, dokładnie, super, synek. No, głowa jest, boskość jest, że tak powiem, kulki, miecze, wszystko jest, ciało jest, kurde, ciało, jak ta lala, git malina. Dajcie, no, macie jakieś inne ciuchy, bo to już, kurde, takie przeżarte. Spoko, tata, wstań, pomóżcie Geraltowi, niech się ubierze. Mamy dla ciebie współczesne ciuchy, takie dobrą zbroję wiedźmińską twoją mamy. Mamy miecze, mamy amulet nowy, dla ciebie najlepszy. Taki sam, jak mi dałeś, tylko twój drugi taki, bo ja, jeśli pozwolisz, tata, to ja sobie zachowam ten naszyjnik, który mi dałeś, jeśli mogę, oczywiście. Możesz, synek, możesz, to jest dla ciebie, synek, spokojnie. Dobra. O Jezu, dobrze jest, kurde, elegancko. Tata, no, synek, słucham. Tata, bo trochę się pokomplikowało, jak ty tak leżałeś. I ja tą misję zrobiłem, to co ty mi kazałeś, nie? I też się wskrzesiłem, co nie? No, no. Ale tata, wojna międzykontynentalna nam się szykuje. Jezus Maria, synek, nie strasz mnie. Nie straszę, tata, nie straszę, tata. Ale na dobry początek to powiem, tata, tak. Niech tata się ubierze na spokojnie, tato Geralcie. Spoko, synek, spoko. I zaraz w ciuchy wskakuje, już. O, ubrał się w przeciągu tak 2-3 minut, 4. I na spokojnie sobie siadł na konia. Pan nasz Geralt z Rivi, mój tata magiczny, tata Geralt. I w ten oto sposób z mieczami, z naszyjnikiem i z podstawowymi eliksirami i z sztyletami, różnymi takimi nożami. Pojechaliśmy w drogę powrotną do Nowigradu, która zajęła nam kilka dobrych dni, albo około tygodnia nawet. I w międzyczasie wytłumaczyłem tacie Geraltowi podczas podróży całą sytuację z korsarzami z nad wybrzeża, z bitwą w Nowigradzie, z pracą, z tym, że pracuję teraz dla Redanii i że pogodziłem też Królestwa Północy, że jest dzięki moim działaniom i Triss, i Ciri oraz Yennefer wspólnie hybrydowo panuje na naszym kontynencie pokój i dobrobyt. I w międzyczasie rozważamy różne opcje dotyczące przesłuchania właśnie ostatnich korsarzy, którzy zostali uwięzieni przez nas z tego ostatniego statku w lochach Nowigradu. No to tata, słuchaj, synek, słuchaj, ja wiem co i jak. Ja użyję moich technik wiedźmińskich i ja przesłucham tych dziadów. Wyciągnę z nich wszystko, co najistotniejsze. Ty, synek, będziesz słuchał razem z Triss. Po prostu przesłuchamy dziadów wspólnymi siłami. Skoro mówisz, że to są aż tak tęgie głowy, że to nie są prostaki, to dobrze, że zaczekaliście z przesłuchaniem tych ostatnich świadków najeźdźców do mnie. Ja mam odpowiednie techniki, ja przesłucham odpowiednio tych dziadów. Nie martw się, synek, ja przesłucham tych dziadów, będzie git po prostu, tak? Luz, synek. Odpowiednio ich przesłucham, użyję technik perswazji, wszystko. Luz, synek. To czas na przesłuchanie w stylu wiedźmińskim. To mówiłem ja, czyli Malczu, a to był odcinek 12 Zmartwychwstanie Geralta. Ciąg dalszy nastąpi, jeśli wam się oczywiście spodoba. I zachęcam do komentowania i poddawania. Może wymyślcie coś jeszcze, co bym mógł umieścić w opowiadaniu. Także tato Geralcie, wracamy do Nowigradu,
i bierzemy się ostro do roboty, bo już królowie szykują wyprawę wojenną i zwiadowczą przez morze. My musimy, tata, dowiedzieć się jak najwięcej i wycisnąć z tych drani skurczy synów z korsarzy czarnej czaszki z najeźdźców Nowigradu, którzy nam zostali. Został nam jeden statek czarny. Użyjemy ich w różnych celach, tak? Po prostu. Spoko, synek, spoko. Działamy! Do Nowigradu! Do przygody! To mówiłem ja, czyli Malczu, oraz Geralt. Geralt z Rivii.